Cześć, witam Was. Tutaj Lightning Kłodzko. Dzisiaj nagrywamy Forza Horizon 4. Jedziemy na opuszczony dom, znaczy na opuszczony, no na nasz dom teraz, bo zdobyliśmy ostatnio właśnie. Dowiedziałem się o tej informacji i lecimy na piękny domek. Ja trochę po bandzie pojechałem, ale jesteśmy i na sprzedaż. Przyczółek, tak? Dobrze czytam? Ale gdzie to jest? Spierw obczajmy. To jest chyba tu, jak się nie mylę. To jest tu. Wiecie co? Nie wiem. To jest to? Nie, chyba nie, czekajcie. Zobaczymy. Ale raczej to nie to. Zgubiłem się, powiem wam szczerze. A jest, pokaż dom, to tutaj trzeba. A już myślałem, że ten dom, nie wiem, jest gdzieś dalej. Nie uwierzysz. Producent filmu kupił ten dom na sprzedaż. Jakiś film będziemy grać, tak? Witaj w domu przyczołek, tak? Czy przyczółek? Także jest dom i tutaj widzicie. Aha, no dobrze. Mamy. Także tutaj są stroje, jakie można ubrać. Na razie mamy cztery dostępne. Może sobie ubierzemy. Obróć go. To są jakieś kwiatuszki, to nie za bardzo. Welcome to Festival Horizon. Dajmy to, wybieramy i wiecie, tu się ładnie obraca. Także jedziemy. Jest nasza Subara. Będziemy kupować też, podejrzewam, samochody. O, widzicie, zapomniane wozy, ale to się pokaże w końcu. Będziemy szukać oczywiście na odcinku zaginionych samochodów. Teraz jakiś film. Aha, jesień, tak? Mamy jesień. No dobrze. I proszę, mamy jakieś nowe zawody? No dobrze, mamy jakieś nowe zawody, także my się na nie skierujemy i jedziemy. Zdążymy, myślę, że zdążymy na luzie sobie pojechać na zawody. Ten left, proszę bardzo. Tutaj mi Anna mówi w słuchawkach, że mam skręcać w lewo. I trochę mnie zarzuciła, nie chciałem tak zrobić. No ale przy okazji zniszczyliśmy mur. Co oni robią? Ha. Po prostu się zawiesili na murze. Jedziemy. Ile mamy teraz kredytów? Widzicie tam na górze z prawej strony, albo i nie widzicie, bo źle skierowałem kamerę, ale mam 133 tysiące kredytów. Ale jak sobie zarobimy troszkę więcej, to kupimy może Lambo, jakieś Aventadora. Na razie mamy Subaru w klasie S1.
Jesień, no trudno. U mnie teraz jest zima tak naprawdę. A to za niedługo w Forzy też będzie zima, bo jak odkryjemy część mapek, to będzie zima. Będę musiał jechać jakimś wozem. Cześć, to może ja zrobię tak, że się spotkamy, jak ja już dojadę tam do celu. Także spotykamy się za chwilę. Jesteśmy już u celu, prawie że. Mamy wyścig cross. Train house. Także lecimy go. Jesteśmy już na zawodach. Tutaj nam koleś mówi, że deszcze jej spowodowały duże błoto. No ale trudno, jedziemy. Błoto, śnieg, deszcz. Warunki akurat. Widzicie tam jakieś te wielkie kałuże są. To jest Subaru WRX, sorry, że tak wjechałem jakoś. A i tutaj trzeba będzie przeminąć, bo wjechałem w bandę przez to, że jest tak ślisko, że takie błoto jest. To trzeba driftem zrobić. Trzy okrążenia, widzicie, są. Fajnie odwzorowali wszystko w tej grze, wam powiem szczerze. Naprawdę bardzo fajnie to zrobili. A ja myślałem, że będzie dotknięcie ściany podczas driftu. Ale jest uderzenie bokiem. Powiem wam. Także jest nieźle. Dobrze, ale skupmy się na wyścigu, a nie na gadaniu. A i tutaj też za bardzo niefajnie wjechałem. Odcinek już ma 8 minut. Nie wiem, jak powinienem wrzucić takie dłuższe odcinki. Aj. To nieczysto było. Chciałem tak driftem to załatwić, jak na częściach z tych wyścigów. Właśnie tak. I dotknięcie ściany podczas driftu jest 1000 punktów. Nie rozumiem, dlaczego 1000. W trójce było chyba po 6000 dotknięcie ściany podczas driftu. A także jedziemy. Wiecie co, ja może bym tak zrobił, że te wyścigi poboczne bym po prostu sobie sam robił. Albo może i z wami, nie wiem, razem. Może bym sobie sam robił wyścigi, a te takie główne bym tylko nagrywał. Nie wiem, no bo też nie mam za bardzo dużo czasu, żeby wrzucać te filmy trzeba i... Bo ja bym chciał właśnie grać, nie? To będzie chyba bardzo, bardzo dużo odcinków z tej Fordy czwórki, bo bardzo fajna gra jest. Tam widzicie rywali, odstawiłem do tyłu. Są za mną chyba, nie wiem, z 200 metrów nawet, albo i z 300. Ale także. To już koniec. Zakończono pierwsze miejsce. Proszę bardzo.
mamy wpływ. Druga runda wyścigów krosowych, tak? Dobrze. Także mamy jakiś nowy wyścig. Kaskader. No dobrze. No dobrze, czyli w następnych odcinkach będziemy właśnie tutaj jest najbliżej kaskader. Także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia do następnego odcinka. Siemanko.